Przede mną Kamil Kubiak i Maciej Zabłocki, bo prosiły się innych, ale nie chcieli podejść, a młodzi podeszli, bo wiedzą, że przed nimi niedługo kolejny finał U17, ale zanim ten finał nastąpi, przede wszystkim gratuluję Wam Mistrzostwa Dolnośląskiego. Dobrze mówię, nie? Jesteście już w półfinale U17. Jak oceniacie tutaj te spotkania? I dlaczego się nie udało? I znowu, jak to mówił trener, czwarte miejsce poza podium. No, staraliśmy się wygrać, ale Asseco było lepsze od nas. Mieli lepsze parametry i ogólnie lepiej im szło. My próbowaliśmy walczyć, w pewnym momencie nawet wygrywaliśmy, ale potem nam odeszli po prostu. No na pewno zagraliśmy bardzo dobre zawody na tym turnieju. Na pewno nie możemy mieć głów w dole. Jako drużyna naprawdę zaprezentowaliśmy dobry basket. Myślę, że ta drużyna grała najlepsze zawody, jakie graliśmy tylko od początku, jak powstała w ogóle ta drużyna. No ale no Asseco czwartą kwartą nas zniszczyło i no po prostu, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni. Dwie drużyny z Dolnego Śląska. Śląsk gra teraz, walczy o finał. Wy macie czwarte miejsce, to jest dobry wynik dla regionu. Silna liga, za chwileczkę U17. Ale to będzie walka. Ja myślę, że w U17, czy wy się ze mną zgodzicie, nie będzie tutaj takich meczy, może nie do jednej bramki, ale z dużą różnicą punktową, bo ja tak sobie zawsze życzę około 10. Masz rację, ponieważ jesteśmy my, jest Śląsk, jest Asseco, są Katowice, także jest dużo mocnych drużyn w naszym roczniku i będzie naprawdę ciężko grać z innymi. No tak, myślę, że będą wyrównane mecze, dopóki my nie wejdziemy na boisko. Myślę, że będziemy chcieli po prostu wygrać te mistrzostwa, no to jest nasz główny cel i liczymy, że to wyjdzie i tym razem nie przegramy w finale, tylko pokażemy, na co nas stać. A jak myślicie, czy, bo to w maju dopiero finały, czy już będą kibice, wiecie, jak uważasz? Mamy nadzieję, że tak. No tak, mamy nadzieję, że w maju już będą kibice i będą mogli kibicować tak, jak to było na mistrzostwach we wrześniu, gdzie na pewno frekwencja na trybunach nie zawiodła i bardzo przyjemnie się grało przy takiej ilości kibiców. No i na pewno tego brakuje teraz. Czy... Widząc na trybunach trenerów kadry Polski, gra się troszkę inaczej, bardziej indywidualnie, żeby się pokazać? Ja na przykład staram się na to nie patrzeć, po prostu gram tak, żeby grać dla siebie, a nie dla kogoś, po prostu walczę o grę. No, staram się na to nie patrzeć, tak samo jak Maciek. No, po prostu dodatkowa motywacja, żeby pokazać się przed trenerami i nie dać plamy. Ostatnie podziękowania dla kogoś lub pozdrowienia. Albo to i to. Pozdrawiam rodzinę i także klub, to się drużynę i wszystkich trenerów. No to ja na pewno pozdrawiam rodziców, pozdrawiam babcię, pozdrawiam wszystkie dziewczyny, jakie to oglądają. Oraz chciałbym podziękować bardzo chłopakom z rocznika 2002, którzy grali swoje ostatnie mistrzostwa. To była na pewno bardzo fajna przygoda razem z nimi i dziękuję im za ten czas i powodzenia w dalszych rozgrywkach.